Cześć, witajcie serdecznie. Akademia Keyboardu to nie tylko miejsce, gdzie gramy i pokazujemy instrumenty za 10 czy 20 tysięcy. To nie tylko miejsce, gdzie wszyscy widzowie posiadają takie instrumenty. To miejsce dla każdego, a bardzo bym i staram się i bardzo bym chciał, żeby to było miejsce dla każdego i żeby każdy widz znalazł coś na kanale. No i właśnie odezwała się do mnie jedna z użytkowniczek, w sumie znajoma użytkowniczki, moja zresztą znajoma, nasze dzieci tam razem do przedszkola chodziły, oglądała mnie gdzieś tam na relacjach, jej się wyświetliło, że ja naprawiam keyboardy i pisze do mnie tak. Jurek, stała się straszna sprawa, instrument leżał na ziemi, ja się gdzieś potknęłam, kopnęłam w klawisz, klawisz się wyłamał, ratuj, bo to jest pożyczony instrument mojej tam znajomej czy też koleżanki i jak ja jej teraz oddam w takim stanie? Spadłeś mi z nieba, ratuj sytuację. Ja mówię, cieszę się, że jesteś, mam nadzieję, że uda ci się pomóc. To jest, słuchajcie, 15-letni keyboard z półki tak zwanej entry level, czyli tej podstawowej. Jest to Yamaha PSRE 323. Tego jeszcze na kanale nie było, a co więcej, tego instrumentu nie było nigdy u mnie na serwisie, więc będę robił coś pierwszy raz. Jednocześnie podejrzewam, że to jest dość prosta sprawa. Mówię, kochana, spokojnie. Zamówię klawisz, klawisz wymienimy. 15-20, może pół godzinki roboty. I mówię, słuchaj, powiedziałem jej śmieszną kwotę za to. I teraz jak przyniosła mi ten instrument do sklepu, jak już instrument, jak klawisz zamówiłem, zorganizowałem części, czekaliśmy też kilka dni. Przyniosła do mnie do sklepu ten instrument i tam, gdzie pracuję, ja tak popatrzyłem na to, mówię, Jezus Maria, co my tutaj zrobiliśmy? Ja mówię, powiedziałem taką kwotę, ale mówię, no dobra. I myślę sobie tak. Z jednej strony, naprawa totalnie nieopłacalna, jeśli mielibyśmy robić to profesjonalnie, dobrze, tak jak trzeba i liczyć wedle normalnych stawek, bo to się nikomu nie kalkuluje. Ten instrument jest warty kilka stówek i to ledwo kilka stówek. I naprawa kosztowałaby tyle, co ten instrument, tak naprawdę, bo dzisiaj czas to jest bardzo, bardzo droga waluta. Natomiast ja powiedziałem kwotę X, bardzo niską kwotę, śmieszną kwotę, nikt by za to nie naprawił, ale to jest honorowa sprawa. Sprawa poznajomości to jest raz. Natomiast bardzo honorowa sprawa i powiedziałem sobie, że to będzie marketingowa sprawa. To znaczy, wziąłem ten instrument do siebie i pomyślałem tak. Kurczę, Jurek, przecież ty nie naprawiasz takich instrumentów, że wymienisz tylko jedną rzecz i oddajesz. Zawsze go wyczyścisz, wypucujesz, sprawdzisz, jakiś firmware to wgrasz. A słuchajcie, spójrzcie sobie, jak ten instrument wygląda. Ktoś na klawisze ponaklejał żółtą taśmę. Taśmę do malowania. I to było dawno temu. Taśma w połączeniu z potem z palców, z brudem z palców, z rąk i ze światłem słonecznym stwardniała i zaczęła się odklejać, podwijać. Ja tą taśmę zacząłem zrywać, bo jak zobaczyłem te klawisze, mówię, nie, masakra! Są już, słuchajcie, nawet dedykowane naklejki z nutkami, z opisaniem klawiszy i one nie zostawiają po sobie kleju na klawiszach po zerwaniu. Jest tam klej na bazie wody i tak dalej, a ta taśma do malowania, no niestety ma inny klej. I to się okazało, pozrywałem tę tą żółtą, wstrętną taśmę i klawisze zaczęły reagować z tym klejem. Pomimo usunięcia kleju jest ślad po tym kleju i ja nie wiem, co my z tym zrobimy. Dodatkowo, słuchajcie, nowy klawisz jest dużo bielszy od tych oryginalnych. I jak my to wymienimy, to będzie ultra duża różnica, że to robiliśmy. Dodatkowo instrument jest w stanie bardzo brudnym, całym brudnym, że ja po prostu tego klawisza tak nie zostawię, tak nie oddam, więc sprawa, mówię, honorowa, robimy co w naszej mocy, więc ja jestem bardzo ciekawy. Witaj serdecznie, oglądasz kanał Akademii Keyboardu. Keyboardway to jest seria odcinków Keyboardway Service, gdzie pokazuję, jak w prosty sposób proste usterki możesz sam dzięki tym odcinkom naprawić. I ja witam cię serdecznie, nazywam się Jerzy Strużycki, a jeśli jesteś ciekawy, co uda nam się z tego instrumentu wykrzesać, zapraszam serdecznie do oglądania. Jaki jest plan na ten instrument? Słuchajcie, plan na ten instrument jest bardzo, bardzo prosty, a jednocześnie czasochłonny. Wymienimy klawisz. Najpierw go rozbierzemy. Rozbierzemy całą klawiaturę. Miałem wymienić tylko klawisz. Ja tą klawiaturę całą rozbiorę. Wyciągnę, najpierw poczyszczę z klawiszy te resztki tego kleju, zanim to wyciągnę, będzie teraz łatwiej na instrumencie to zrobić. Potem te klawisze postaram się jakoś doszorować, może spolerować, zobaczymy, jaka metoda na to zadziała. Potem odkurzamy, co się da, sprawdzamy,
Znaczy zakładamy nową klawiaturę, skręcamy to wszystko, czyścimy z zewnątrz i wydajemy klientce. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Czy bardziej nie zepsuje klawiatury? Nie wiem. Klientka też nie wie, że to nie będzie tylko zwykła wymiana klawisza. Ale czego się nie robi dla Akademii Keyboardu i dla takich instrumentów, które zasługują na to, żeby ktoś jeszcze nimi się cieszył. Albo to ktoś zasługuje, żeby cieszyć się takim instrumentem. Słuchajcie, metoda pierwsza. Gorąca woda i ściereczka. I powiem wam szczerze, próbuję. Ale ten klej, poza tym, że trochę papieru zejdzie, klej zostaje, ślady po kleju są, klawiatura jest zjedzona, masakra, więcej słów mi się na usta nie ciśnie, przynajmniej tych, które mogę powiedzieć przed kamerą. Natomiast wytrę ile się da tego papieru i zaraz przyniesiemy coś lepszego. Z jednych klawiszy poschodziło lepiej, z drugich poschodziło gorzej. Na każdym klawiszu został praktycznie ślad kleju. Masakra. Jeśli przyszłoby wam kiedyś, czy ty, drogi rodzicu, chciałbyś dziecku okleić taśmą do malowania klawisze i napisać nuty literowe, to niech cię przynajświętszy chroni przed tym celem. Kupcie sobie dedykowane naklejki za kilkanaście złotych i można to zrobić dużo lepiej. No cóż, woda ciepła ze ściereczką domyły brud, troszeczkę ściągnęły kleju, ale teraz idziemy po coś mocniejszego. No i dobra, słuchajcie, przyniosłem cztery preparaty, które sprawdzimy. Pierwsze, zmywacz do tarcz hamulcowych, jako że pracuję w motoryzacji, jak wiecie, smary motoryzacyjne świetnie smarują klawiatury i są bezpieczne. Natomiast zmywacz do hamulców to praktycznie aceton w sprayu. Jak wiadomo, aceton plus plastik niekoniecznie równa się dobre połączenie, ale podpowiem wam, że testowałem już na jednym z klawiszy i sprawdzało się całkiem dobrze. To dodatkowo świetnie usuwa kleje i tak dalej. To jest preparat do usuwania smoły, żywicy i klejów właśnie z lakierów samochodowych. Świetnie usunęło mi to naklejki z mojej terenówki, takie kilkuletnie, które zostawiły po sobie klej. I ten klej dobrze zszedł. Nie wiem, czy nie będzie reagowało z plastikiem. Zaraz sprawdzimy na tych klawiszach, które będziemy wyrzucać. Tu jest KT5, preparat do czyszczenia płytek drukowanych, który używamy do czyszczenia płytek po lutowaniu. Wątpię w jego skuteczność w usuwaniu kleju z naklejek, ale zaraz sprawdzimy. No i tutaj mamy przelany alkohol IPA izopropylowy, wiecie, ten, który używamy do czyszczenia płytek. Nie reaguje z niczym, ale jest też najbardziej łagodnym z alkoholi, nie zostawia nalotów, osadów i tak dalej. Więc sprawdzajmy, co będzie nam tu działało. No na filmie nie wiem, czy będzie widać te plamki kleju, ale chyba widać. Na pierwszy strzał idzie alkohol IPA. Najłagodniejszy środek. Popsikamy sobie ściereczkę. Może tą brzydką weźmiemy. No dobra, ta ładnie będzie szorowała, bo jest jeszcze świeża. Popsikamy, nie żałujemy. I zobaczymy, czy ściąga klej. No i powiem szczerze, trzeba przyznać, że IPA radzi sobie całkiem dobrze. Jestem zaskoczony. I powiem wam szczerze, że przy tym rozwiązaniu chyba zostanę, bo klawisze naprawdę wyglądają świetnie. Więc jak widzicie, nasz najpopularniejszy płyn, który mamy na każdym serwisie, radzi sobie bez problemu z usuwaniem kleju. Tak z ciekawości sprawdzę jeszcze tego KT5, czy on nie będzie reagował z płytkami. Tu jest nasze KT5, proszę bardzo. Psiknę, zobaczymy, co tu się będzie działo. No, psikniemy na palucha, bo tutaj mgiełka jest malutka. No powiem szczerze, KT5 też rozpuszcza naklejki, ale
No nie, też dobrze rozpuszcza naklejki. No powiem szczerze, jestem w szoku. Widzicie, ile mam fajnych preparatów. Spróbuję sobie większą ilość tego psiknąć. Zmoczyć ścierkę, bo on jest w takim rozpylaczu. Widzicie, ile jest fajnych preparatów na rynku, które świetnie sobie radzą ze starym klejem z taśmy malowniczej. No i powiem szczerze, ten KT5 sobie poradził nawet łatwiej niż IPA. Nie trzeba tyle szorować. Teraz sobie zobaczymy, przetrzemy klawiaturę, czy ona jest błyszcząca, czy się matowi. To też ważna rzecz. No powiem szczerze, śladu to nie zostawia. No są jeszcze takie delikatne zamazy z kleju. Ale jest, nie, no jest tak samo jak IPA. Naprawdę powiem szczerze, jest bardzo dobrze. Zobaczymy na koniec, o, tego dziada do usuwania smoły żywicy. Mam mocne zbliżenie. Zobaczymy, czy uda mi się coś tutaj zrobić i czy to będzie reagowało z plastikiem. To bardzo byśmy tego nie chcieli. Preparat do usuwania smoły i żywicy, proszę bardzo. No też sobie, słuchajcie, też sobie świetnie poradził. Bez problemu. Nie no, myślałem naprawdę, że będzie gorzej jeszcze z tej klawiatury, słuchajcie. Jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Słuchajcie, ja chyba wybiorę zmywacza do hamulców, nie będę męczył, bo on bardzo śmierdzi, jest toksyczny. W powietrzu robi opary, jestem w domu, nie będę sobie tym tutaj kopcił. Ten preparat do smoły i żywicy zostawię sobie do samochodu, bo jednak żywice z drzew leśnych ogarnia świetnie. Ja sobie użyję KT5, bo KT5 chciałem zużyć, a jak KT5 mi się skończy, to chciałem przetestować jeszcze PCC15. A nie kupuję tego nie wiadomo ile, bo bardzo mi się to nie przydaje, więc ja sobie zmoczę ścierkę KT5 i myślę, że nawet tą klawiaturkę mogę zmoczyć i polecimy z tematem. Nie no, słuchajcie, ja nie sądziłem, że tak szybko pójdzie, że tak dobrze poradzi sobie ten preparat. Słuchajcie, klawisze czyste, błyszczące. Klej zszedł, myślałem, że klej zreagował z plastikiem, ale jak widać, nic się takiego nie stało. Więc jest naprawdę bardzo dobrze. Więc KT5 do czyszczenia płytek PCB, świetnie usunął klej. Bezpieczny dla plastiku, nic się nie stało. Uwaga tylko, żeby nie zastygał, bo robi po sobie taki tłusty, znaczy nie tłusty, tylko taki biały nalot. On tłusty nie jest. On zmywa się bez problemu. Bardzo, bardzo polecam do usuwania klejów, naklejek z waszych instrumentów, z waszych klawiatur. Na pewno nie reaguje z plastikiem yamahowskim. Świetna sprawa. Jak widzieliście, instrument rozpołowił się na dwie części, osobno została klawiatura, osobno część z płytą główną. Bardzo nie lubię tych złączy, słuchajcie, złączy z takimi drucikami starego typu w jamaszkach stosowanych w starych instrumentach. Na druciki łatwo to wygiąć. Drucik skrajny, gdzie jest na wtyczce oznaczony jako jedynka,
jest koloru fioletowego, więc pomylić się nie da. Jak to w Yamaszce bywa, każda taśma innej długości, nie da się pomylić wtyczek, więc tutaj bardzo, bardzo lubię to rozwiązanie. Odkurzamy tą klawiaturę, zobaczymy co z tego będzie. No dobra, słuchajcie, podjąłem decyzję, tak jesteście do góry nogami, że nie będę tutaj rozbierał całej klawiatury, bo nie mam do tego gumek. Jakby się okazało, że wiecie, czasami tak to jest, jak coś jest stare i złożone i działa, to tego nie ruszać, to jest bardzo dobra zasada. Wyczyściłem te klawisze, wyglądają lepiej niż się spodziewałem, nie muszę ich polerować z zewnątrz. Różnicę tego odcienia jesteśmy w stanie zaakceptować. Natomiast jakbym te gumki ruszył, bo bym chciał poodkurzać i poskładał z powrotem, to okazałoby się, że mógłbym jakąś jedną zmęczoną uszkodzić albo by nie działała i bylibyśmy w totalnej, a na poniedziałek to musi być zrobione. No więc wymieniamy klawisze, odkurzamy i zajmiemy się obudową, tam trzeba troszeczkę poczyścić. Słuchajcie, trzy śrubki, dwie zapadki takie czarne tutaj z tyłu i na tym się trzyma klawiatura. Słuchajcie, mamy naszych zawodników tutaj na miejscu. Żeby było ciekawe, to jest to chyba taka sama klawiatura jak w SX600 nawet, słuchajcie. I powiem szczerze, na niej się bardzo fajnie gra. Nie klekoczę dlatego, że jest zbudowana inaczej niż ta klawiatura, która jest w SX900. Jest to klawiatura prostszej konstrukcji, też takiej toporniejszej, ale naprawdę daje to radę do grania. Więc wymieniamy. Rozbieramy sobie górę. Dobra, i w tym momencie dwie sprawy. Głośniki to jest coś, co widać przez atrapy. Atrapy są jasne, głośniki są jasne, a czarny brud na nich bardzo brzydko wygląda, więc głośniki wykręcam, wyczyszczę jednego jak i drugiego, ale także zajmę się atrapami głośników, które są tutaj metalowe. One trzymają się na takich blaszanych, słuchajcie, no ząbkach z atrapy, po prostu są wycięte, poprzeginane, tak 45 stopni, żeby nie wyszły ze swoich dziurek. Je też wyciągniemy, wyodkurzamy dobrze, bo od tej strony nie ma dojścia, a też wyglądały na bardzo brudne, więc to naprawdę odświeży nam wygląd instrumentu.
Do takich zabrudzeń, jak tu widzicie, idealnie sprawdzi się nasz płyn do czyszczenia instrumentów Akademii Keyboardu do kupienia chociażby na naszym sklepie i serdecznie Was zapraszam. Weźmiemy sobie ściereczkę. Spokojnie sobie zmoczymy. Uwaga na głośnik, bo głośnik jest tekturowy, tani, żeby go nie namoczyć, a chciałem też go przelecieć delikatnie. A najpierw to my to w ogóle odkurzymy. Jeszcze. Bo jest tutaj w ogóle coś wylane, to jest obklejone. Jednym słowem, masakra! No to ja myślę, że jest nieba ziemia względem tego, co było. A trapa, nie wiem, czy widać. O, widać, widać, się mieni. To jest taki pasek jakiś zalania. Nie wiem, co to jest. A trapa zaczyna korodować. Można by je polakierować. No ale to nie tego typu naprawa. Zrobimy, co w naszej mocy. Umyjąc to, ja pójdę. Pójdę? A po co będę? Tak, wezmę pędzelek. Pod wodę i mydło, idę to szybko umyć i wysuszyć i zaraz wracam. Słuchajcie, jestem z powrotem, no ta trapa niestety gdzieś tam zaczęła punktowo korodować w tym miejscu, gdzie było to wylanie. Zaczęło to już reagować z tym metalem, no ja nic z tym więcej nie zrobię poza dobrym wyczyszczeniem. Natomiast oczywiście można by, pamiętacie jak robiłem Korga PA 1000? Tam malowałem atrapy, można by to zmatowić mimośrodem. Można by położyć na to lakier do zacisków hamulcowych srebrny, świetnie sprawdził się z K2. Do dzisiaj ten kork wygląda z tymi czarnymi atrapami świetnie i nowo. Ale nie będę tutaj tego robił, składam to z powrotem i myślę, że i tak będzie 100 razy lepiej niż to, co było. Na sam koniec zostało nam kolegę wyodkurzać, wyczyścić płynem i ściereczką. I na koniec tu jest stara folia ochronna. Zerwiemy ją, będzie ładnie, jak nowy. I jeszcze niespodzianka ode mnie na koniec, ale to już działajmy.
No słuchajcie, na sam koniec, prawie na sam koniec, popełnimy rzecz karygodną, ale odmłodzimy ten instrument o kilka ładnych lat. Już to zrobiliśmy. Zerwiemy folię ochronną. Czy zrywalibyście klientowi folię ochronną w takim przypadku? Ja myślę, że skoro instrument wyglądał w taki sposób, a ma 15 lat, no może 10 od daty produkcji, ok, sam od daty kupienia, to klient nawet nie wiedział, że ta folia jest, bo ja ją tak naprawdę dopiero tu napocząłem. Więc zrobimy teraz rzecz dziewiczą i będziemy mieli piękny wyświetlacz. Jak nowy, ale żeście błyszczy, słuchajcie. To była stara folia taka, którą się zabezpiecza nowe produkty. No pięknie. Żadnej ryski nie ma. Brand new. Instrument wyczyszczony. Gotowy praktycznie. Ostatni etap został. Kiedyś miałem kilka takich zestawów. Został mi ostatni. Kolorowe naklejki. Z klejem na bazie wody. Do nauki, do oklejenia instrumentu. Co prawda w notacji angielskiej, że to jest B. Ale jak się nauczymy, że B to H, to też przecież może być. Pozwolę sobie to nakleić na klawisze, a żeby było ciekawiej, tutaj może zobaczycie, może nie, jest takie zielone światełko, taka zielona linia. Spójrzcie sobie, co wymyśliłem. Mamy laser. Skoro są, o teraz widać, skoro są możliwości, to trzeba korzystać. Laser mi po to, bo wklejenie naklejek nie jestem najlepszy, a nie chciałbym tego zepsuć. Jak już robimy to, zróbmy to dobrze. Chociaż w jedną stronę, żeby było równo, bo tą drugą zobaczymy. Więc ja zabieram się za klejenie, wytrzymajcie kciuki. Jestem z siebie cholernie dumny i myślę, że mam prawo być, bo to, co udało się zrobić z tym instrumentem, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Yamaha PSR E323, 15 lat na rynku, premiera 2009 rok. Nie mam pojęcia, ile ten instrument ma lat, ale sami widzieliście, że był po prostu w stanie agonalnym. Wymieniony klawisz, wyczyszczone głośniki, wyczyszczona obudowa, wyczyszczone wnętrze instrumentu, zdarte te stare, brzydkie naklejki. Boże, ta taśma malarska. Naklejone, nowe, w miarę równo, bo wklejenie naklejek nie jestem najlepszy, ale wyszło bardzo, bardzo fajnie. I efekt mamy. Słuchajcie, z zewnątrz wygląda to prawie że jak nowe. Odmłodziliśmy instrument o wiele, wiele lat. Jeśli ty chciałbyś skorzystać z takiego Keyboard Wavespa, zapraszam serdecznie. Macie tutaj maila do kontaktu. Piszcie, umawiajcie się na serwis waszych instrumentów, naprawy standardowe, połamane przyciski, guziki, ale także coraz więcej robię elektroniki, bo w tym powolutku się kształcę i rozwijam. I choć ta naprawa nie opłacała się finansowo, to opłacała się mentalnie. Satysfakcja to jest najlepsze, co czuję w sobie, co mogę mieć i to jest coś, po co pewne rzeczy robimy. To jest kolejny bagaż świetnych doświadczeń, to jest kolejny bagaż świetnych uczuć, bo napawa mnie taka rzecz endorfiną, bo wiem, że być może jakiemuś dziecku sprawię uśmiech na ustach. I to jest bardzo, bardzo piękne, coś, po co przecież żyjemy, żeby dawać innym radość. Tym pięknym, pozytywnym akcentem żegnam się z wami. Ty oglądałeś kanał Akademii Keyboardu Keyboardway, a odcinki te powstają również przy wsparciu naszych patronów. Dołącz do nich i ty. Ja żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!